Dotarliśmy do pociągu. Cudnie. Mamy miejscówki, bardzo fajne, szerokie, na 3, bo zazwyczaj były na 4 w takich miejscach, no nie? Fajnie jest. Tak, Mikuś, podoba ci się? No. Teraz pojedziemy szybko. Może niby siądziemy i pojedziemy do Zakopanego. Ty, no ale ciekawe, no nie? Do Zakopanego, ile by trwała taka podróż? No trzeba sprawdzić, ile to jedzie się. Dobrze, tam rękę. Pewnie jest 2 godziny 3. Jak myślisz, pojedziemy w tamtą stronę, czy tam? Tam. Tam myślisz? Ale jestem ciekawa, czy u was ma to znaczenie, czy się jeździ tyłem, czy przodem. W samochodzie dla mnie by miało, chyba. Chociaż nie wiem. Też nie wiem. A w pociągu zupełnie nie ma dla mnie znaczenia. Tak samo w autobusie. No to w samochodzie też by nie miało. Mogłabym jeździć w budynku. Mogłabym? Mogłabym w twoim budynku pojeździć. No, jeszcze chwilkę. Dobrze się wygodnie, patrz, kochany. Jedziemy, Mikołaj. Wow. Zobaczysz, jak potem idzie szybko. Teraz jeszcze jedziemy powoli, bo jedziemy przez peron, wiesz? Co za hałas? Pojedzie szybciej? Boże, jakie widoki, Mikołaj. O, tego byśmy potrzebowali. Tych belek? Wiem, że one są masowe na wielostronie. Wiem, wiem. To się w życiu nie zepsuje. No w życiu. No, chyba wszyscy czekają, bo jedzie pociąg. No już auta stoją, a my jedziemy. Jesteśmy pierwsza w tej dobrej sytuacji. Tak. Jak wam się podoba pierwsza klasa w pociągu? Super. Super? Tak. To może powiemy, o co chodzi z pierwszą klasą w pociągu, akurat tym na Zakopane. Pierwsza klasa w pociągu na Zakopane wygląda w ten sposób, tak jak widzicie, że mamy osobne miejsce, ale są tutaj jeszcze i interesujemy się, czy ktoś do nas dotrze, czy nie. Możemy siedzieć sami, ale możecie mieć jeszcze kompana, chyba że zajmiecie całą szóstkę, nie? Mamy tutaj ładowarkę indukcyjną. O, rozjeżdżają się fotele. Krzyś, zaprezentuj. A, ty, ja też to chcę zrobić. Mikoś, o, weź. Ale sobie mogę spać. Fajnie. O, i tutaj stykamy się kolankami już, więc z osobą jak... Ten czerwony przycisk. To czerwony musisz wcisnąć do góry pod ciebie. No i teraz. Pomóż ci. Czekaj. Jedną ręką. Proszę. To test! Tak. No i co jeszcze możemy powiedzieć? Jest tu klimatyzacja, maksymalnie 21 stopni. Chyba się teraz można inaczej. No właśnie, sprawdź, czy można zmienić. Klimatyzacja jest dla wysokich. 22 jest. Nie, teraz jest 22, a nie wiem, rośnie. Może to nie jest klimatyzacja, może to jest, po prostu pokazuje ci, jaka jest temperatura. A to być może. A też trzeba dodać do góry, bo trzeba cieplej? Tak. 22 stopnie, poprawka. Jak się stoi, to jest 21, jak się jedzie, to jest 22. Ale jak się stoi, to klimatyzacja nie działa, więc jakby... No. Ale fajnie jest. Mi się podoba, jest mega wygodnie. Natomiast to, że siedzimy sobie sami, Mikołaj może się bawić, może sobie tu chodzić, może sobie... rozkładać autka, można swobodnie rozmawiać, to jest naprawdę przyjemne. Jeszcze tutaj mamy z jednej strony zasłonięte, żeby nie było widać, więc czad. A jedziemy aktualnie przez las, więc jest totalnie ciemno i jeszcze tu jest taka roleta spuszczana, ale wolimy tego nie pokazywać. Zrobiliśmy to raz i mieliśmy bardzo duży zgryz, żeby ją jakby... Trochę pokażę, tutaj na górze działa. O, tutaj. No, zamyka się dotąd, więc... bardzo blisko. Tak. Wystarczające, żeby słońce się nie biło po oczach. Tak. I móc iść spać. No. Ja nie jestem dobra w takich rupturach po pociągach. Jakby wiecie, mam. Idź jeszcze pokaż lokomotywę od razu. Tak, a wymienialiśmy lokomotywę, bo staliśmy w Żywcu i wymienialiśmy lokomotywę z tamtej strony.
zrobiłam. Oj. Co tak się stało? Pieniążek. Bo dzisiaj dwóch z naszej czwórki znalazło pieniążka. Jeszcze czas na nas. Wszyscy musimy coś znaleźć. Ja wiem, że znalazłeś, super. Czyli znalazł 50 groszy, Mikołaj 2 grosze. 5 chyba. 2 grosze. 2 grosze. Tendencja jest spadkowa. Działka! Oj, za te 2 grosze działka. To się to za mało jest, kochanie. Musiałbyś dużo takich mieć. Ale myślałam, że szybciej pojedziemy, a jedziemy bardzo wolniutko. Myślałam, że pojedzie szybciej. Nie? No. Bardzo powoli jedziemy. Ale w ogóle jesteśmy zdziwieni, bo niesamowicie blisko torów są budynki. Tu akurat jest spoko, no bo tu jest jakaś tam droga i tak dalej. Ale było, że normalnie można było sobie piątkę przybić praktycznie, miałam wrażenie. No właśnie pranie jest bardzo. O, patrz, jak skarpa zrobiona, ty. Z kosmosu ją widać. Wow. Wow. To się stara. No strasznie. I jak było? Fałszywy alarm. Aha. Nie dałam rady. Rozumiem. Za bardzo bujało może. To macie, a to? To jest puste czy pełne? Co to jest? Do wyrzucenia to będzie. To jest buła. Wychodzimy. Dawaj rączkę, bo pociąg hamuje. W lewo. A może. Daj, no szybko. Daj mi rączkę, teraz rączkę. Dojechaliśmy, ja chcę tylko łyka. I odzyskujemy energię, bo wszyscy znudzeni. Strasznie nas rozespało w tym pociągu, ale teraz jest super. Tak. Już świeże powietrze, jaterek. Idziemy na burgery. Idziemy za rączkę, co? Ja zrobię ała. No, żeby się nie przewrócić. No, dotarliśmy na burgery, zamówiliśmy sobie wodę, zamówiliśmy sobie jeszcze nachosy. No i burger. Tak. Burger jest szefa, każdy taki sam. Jest, będzie pysznie i zaraz jestem po białej wieści, to mogę zjeść po białej wieści, to mogę sobie zjeść nachosy. Zobacz, jak smakują nachosy. Nie. Jak? Nie jest ostre. No, nie miało być ostre. No, to trochę. O, dziękuję. Serio? No, prawie tak. Jest. Musisz dać znać, jak ci smakują, bo myśmy już jedli. No wiem, ale jestem ciekawa. A Mikuś, chcesz mięska? Ona jest po prostu, żeby ci się nie rozpadł, jakby się nożem i widelcem. Na ryby i chyba położymy się na ławkach w parku i zrobimy sobie siestę. Idziemy spać. Ludzie nie są perfekcyjni, tylko są przejedzeni, tak? No, to jest odkrycie życia. Jak jakiś bezdomny na ławce wydaje wam się zbyt czysty, to znaczy, że to jest ktoś, kto chwilę temu zjadł burgera i ledwo niesie swój brzuch. Rzeźba. Głaz, to naprawdę ładny głaz. Aktualnie idziemy zobaczyć wielką dziurę w ziemi. Zobaczcie tam. O, i tu otwarli restaurację, może pójdziemy na kawę. Bo bym się kawę napiła, a ty, Krzyś? Ja też. Espresso? Znaczy, a oczy twoje o tym nie mówią. Masz poszerzone źrenice, powiedz, że to dla dziury w ziemi. To przez dziurę w ziemi. Zobaczmy, co to jest. A nie, to nie jest dziura w ziemi, to jest wielka studnia. A nawet nie. Płytka wielka studnia. Nie, jakieś roślinki są zasadzone i te.
Jak jesteś usatysfakcjonowany z zobaczeniem tej atrakcji? Słuchajcie, wszyscy widzą w tym bajorze rybkę. Rybki nawet. O, jest jaka ładna! Wszyscy widzą tutaj rybki, my wszyscy w czwórkę wpatrujemy się, nikt z nas nie widzi żadnej rybki. Pojawiła się pewna teza, dlaczego my nie widzimy rybki, a inni widzą tutaj masę ryb pływających wszędzie. Widzą je tylko rdzenni mieszkańcy Suchej Beskidzkiej. My nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, niestety. Może po przeprowadzce, być może. Ale ja nie widzę ani jednej. Nie, ja też nie widzę ani jednej. O, pająka to ja miałam, no nawet, gdzie? Znowu po mnie chodzi? Nie, to akurat... A za to osy to za nami przyleciały z Bielska. Ktoś widzi rybkę jakąś? Nikt? A, widzisz rybkę? No ja też nie. No, powiedziałeś, że się ruszasz więcej niż my. A teraz nas ciągniesz do złego. Do siedzenia. Jak się w końcu może poruszać. A ty wiesz, że nas długo nie trzeba namawiać. Ja bym się zjadła. Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Aktywnie spędzamy czas, żeby spalić więcej kalorii. Nogi wysoko. Oni sobie leżą. Myślę, gdybyś nie był takim tym, jak to się nazywa, ten, co tam nie lubi ludzi, jak to się nazywa, introwertykiem, to byś ci mógł tam pójść. Ale może oni są. Ej, to jest taki, wiesz... Ale to byłby już szczyt nie tak tu, nie? Ej, wiesz, pozwólcie, że... Pani z ulami na głowie. Dwoma. Matko. Idziemy na zamek. Musimy przejść dookoła i idziemy tam z drugiej strony. Nocne zwiedzanie Zamku Suskiego. O której o 21:00. Myślisz, że straszy? Dlatego nocne? Fajnie. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, w ogóle nie fajnie. No ciekawe, czy mają straszaki. Ej, to by było taki panic house w zamku. Rozmawiamy o panic house, bo myśmy byli w panic house dwa razy i było sztos, no nie? Po czym doszło do nas, dlaczego to było takie niebezpieczne, gdy tam w jakiejś sytuacji się tam ludzie spalili, no bo tam macie pięć dziewczyn, bo tam macie całkowicie ciemno, słuchajcie, drzwi są poblokowane, nie wiecie, którędy wyjść, żeby wyjść trzeba znaleźć klucz i tak dalej, odgadywać zagadki, a najpierw, że pierwszy raz byliśmy w kamienicy, a drugi raz byliśmy w bunkrze pod ziemią. To już pod ziemią, to już totalnie nie masz miejsca ucieczki. Tak. Jakby tam się zadymiło, to nie ma szans. Nie ma szans, ale super było, super było. Natomiast teraz, gdy właśnie wyszły takie, a nie inne sytuacje, no to grubo, nie? I nieciekawie, także... Idziemy na muzeum? Zobaczmy muzeum. Niedziela, od 9 do 17. 40 minut. Przed zamknięciem muzeum. Jest 16, za półtorej godziny mamy wchodzić. Żebyśmy się nie spóźnili. Wiecie, mamy sobie jeden pociąg. Także wiecie. Pan popatrzył na nas i zamknął. Chyba to nawet nagrałam. Może nie wiem, jesteśmy chyba nieubrani odpowiednio. Być może. Powinniśmy być w zbroi. No nie wiem, do muzeum to jednak trzeba w krawacie. Tutaj nie ma, no na czym się patrzył, nie mamy krawatu. Kochanie, to już zamknął po prostu, bo do 17. A jest która? 16. No to 40 minut. A jest? Dzisiaj sobota. I każdy sobotę to jest, sobota to stan umysłu. Po prostu. Tak, jak stanie tam są, wiesz, to kogo trzyma. Może. Idziemy na tą kawę? Ale tam nie ma teraz koni. Kiedyś, kochanie, dawno temu, jakiś żył król i królowa. To może tu? No nie widziałem, że to jest kręgielnia. Ile kosztuje jeden raz kręgielnia? Ty mówisz, że nie lubisz? Ja? Nie, że nie lubię, tylko nudno było, jak byłem. Mikołaj, chodź tutaj! Mikołaj, Mikołaj! Jezu! Ojej! Tu masz, Krzyś. No muszę to podbierać, czy kto wiem, co się tutaj no. Wszystko rozwali. Wyjdź, Mikołaj, z tej kręgielni. O,
Sytuacja podobna. Nie wiem, ogromne, a ja miałam taką małą i moja się tak rozbierz. Jakim cudem? Te sterlicje? Nie. Może tutaj są, wiesz, te okna duże, ciepło, tu jest, wali po nich słońce, może dlatego. No, spróbuję może to posłodzić albo co, nie wiem, jakoś. Za mleczna, za słaba dla mnie jest. To nie jest dla mnie kawa mrożona, tylko zimne mleko. Mogłam wziąć zwykły kapuczyn. No nie wiem, czy moje kapuczyny jest dobre, ale fajna filiżanka. Spróbuję. Filiżanka taka gruba. Wymieszaj ją dobrze. Dla mnie jest okej. Taka. Nasza lepsza jest kawa. Teraz byśmy zmienili ekspresy lepiej. To super, jest lepsza. Tak mi coś ugryzło w nogę. Ja zawsze mówię, tu, a mnie tu. Na każdym filmie muszę być pogryziony czymś nowym. Rany boskie. To niedługo będę jedno ugryzienie. Mikołaj, dasz spróbować tego loda? A, ma bardzo dobry lód. Myślę, że wszyscy pójdziemy. Bardzo jest słaba. Ja słyszałam, że coś brzęczy. Zobacz, co jest w bucie. Jakim cudem ty takiego... Krzysiu mi weszło coś do buta. O, nie mam siły. Tak spędzi. Ale co, czułeś, że cię gryzie? Nie, czuję, że mnie swędzi. Zobacz, czy nie ma czegoś w bucie. Co mnie tak zgryzło? Czekaj, byle ciało. Rany boskie. Tak to jeszcze nie byłem gryziony. O, ja się nie śmieję, powiedz mi co. Mówię ci coś, przestań się śmiać mojego męża. Jak to jest, że ludzie hodują takie kwiatki? Powiedzcie mi, jak to jest możliwe? Mikołaj, a twój lód jaki? Smaczny? Miałeś smaczny. Wziąłeś coś na pogryzienie? Ze sobą? Dobrze. Nie. Przełóż tę moją mrożoną kawę, może się na coś przyda. Jako okład. Co? No zupełnie nie mam już tę kawę. Próbować czy się kawę? Tak, mam mocniejszą. Żeby zapomnieli bez kawy. Nie wiem. Ale kolor mają ten sam. Czemu wszystkie poukładałeś? No brawo, Krzysiu! Uhu. Szacun. Widzisz? Dłoń to jest coś niesamowitego, taki mózg. No i się znudził. Poszedł po nowe. No, popatrz, Mikołaj, wujek nie da rady tego sam poukładać jednak. Musisz mu pomóc. Zobacz. No. My już wracamy. Skonani. Tak, Wajdeła, i Mikołaj już nie daje rady. I tak stwierdzamy, że jednak własny samochód to jest mega luksus. To jest super przygoda, no nie? Ale jednak mieliśmy jeszcze parę planów, a już nie jesteśmy w stanie zdążyć, żeby je zrealizować. No bo pociąg na nas nie będzie czekał. Z drugiej strony jesteśmy już tą przeprawą zmęczeni, a jeszcze czeka nas pociąg i miejska do domu. Fajnie, jak masz bezpośrednie połączenie, wiesz, szybkie. Ale te godzinne oczekiwania między miejską a pociągiem, no to jest takie dość męczące. Z drugiej strony teraz nam ten przestój jest potrzebny, bo potrzebujemy jeszcze skoczyć do sklepu. A z racji, że tak jak wspomniałam na początku tej naszej całej wyprawy, nie mamy samochodu. O, chyba właśnie nasz pociąg przyjechał. Nieco inny niż ten, w którym jechaliśmy do. Nie wiedziałam, że jeszcze takie pociągi jeżdżą. Będzie tak ciepło jak... Nie wiem. Okna są uchylone. O, to się otwierają. I co? Powoli kończymy tą przygodę? Czy jeszcze będzie autobus? Jeszcze kasowanie biletu, no tak. Wsiedliśmy do pociągu i mówimy, że okropnie, mega zimno tu jest. Tak, bardzo fajnie jest właśnie. Chłodno. I jest o wiele chłodniej niż jak jechaliśmy tutaj do, w pierwszej klasie. No i w hotelu, no jak fotele. Także nie opłaca się. Nie opłaca się, no. Co, bawimy się, Miki? Jakoś tak płodniej jedzie nawet. Nie? Coś tu jest zimniej niż było tam. No. Czego nie ma?
Lampę. No nie, Mikołaj zauważył, słyszysz? Mikołaj zauważył, że tu nie ma lampek. A nie ma lampek, co? No tak, to bez dwóch zdań. I tu jest to stuk, stuk. Stuk, stuk. Tam nie było.